Kto według was ostatecznie zostanie piątym graczem Nine? Polski skład Nine stoi obecnie przed najważniejszym wyborem dotyczącym piątego zawodnika. W końcu bez zaskoczenia leaky polskiego podwórka CS2 poinformowały, że testy dla byłego gracza Los Cogutos Tomico oficjalnie się zakończyły i stanie się ich czwartym zawodnikiem. Wybór jak najbardziej w punkt. Szczerze, jeżeli dalej mają celować w scenę tier 1, to właśnie z takimi graczami jak Tomek czy też MHL. Jesteśmy już tak blisko, aby złożony skład przez Nine naprawdę robił dobre wrażenie, przynajmniej na papierze. Ale ważny jest ten ostatni element układanki, a tu kandydat ze strony społeczności jest jeden, Jacob. Szczerze, ciężko coś powiedzieć o jego dotychczasowej grze. Miał momenty lepsze i gorsze, ale przede wszystkim widać było, że aimowo niczego mu nie brakuje. Wciąż uważam go za ogromny potencjał i z tej czwórki, którą się wymienia, czyli Jentker, Bielany, Jacob i Mary, widziałbym zdecydowanie Jacoba. Podobnego zdania są też fani polskiego CS-a. Prawie każdy uważa, że zasługują na miejsce w składzie. Tutaj ciekawą rzecz napisał Brisus Jest pod tym tweetem z leakiem. Uważa, że Jacob ma bardziej pod górkę, bo nie jest w ekipie ziomków. Wystarczyło, że grałby z nimi premki i pewnie miejsce byłoby jego. Mam szczerą nadzieję, że tak nie jest, ale wiadomo jak to potrafi wyglądać w prawdziwym życiu. Zresztą jakieś ziarenko prawdy może w tym być. W końcu Jacob, grając bardzo dużo na Faceicie, raczej wybiera teammateów w pokroju Melawiego, a z innymi z Nine po treningach niespecjalnie zdarza mu się grać. Zdecydowanie ciekawy jest wybór teammateów na Faceicie po stronie MHL-a. Jak się okazuje, prawdopodobny nowy Sniper Nine bardzo często gra z wymienionymi wcześniej zawodnikami na testach, czyli z Bielanym, Marym, a także Tomiko, który już miejsce w składzie raczej ma. Czy jest w tym wszystkim coś więcej? Być może, ale prawdy pewnie i tak się nie dowiemy. Najważniejsze dla mnie to, żeby Nine zdecydowało się na tego gracza, którego najbardziej w tym składzie potrzebują pod względem roli i pozycji na mapach i który jest na tyle dobry, aby to miejsce otrzymać. O wszystkim na bieżąco w tej kwestii oczywiście informujemy na naszym Discordzie. Taka propozycja jeszcze Nine to po tych leakach, które ostatnio miały miejsce, założyciel tej organizacji Legacy stwierdził na swoim Twitterze: już miałem ujawnić nowy skład, ale zmieniłem zdanie. Może w przyszłym tygodniu. Pewnie te przecieki są prawdziwe i Nine czeka już tylko na zakończenie testów i oficjalne ogłoszenie nowych graczy. Do tego poznamy być może po raz kolejny jakieś nowe wiadomości w sprawie polskiego ENS. Już jutro o 18 na Discordzie tej organizacji będzie można zadawać pytania zarówno Kubenowi, jak i Natu w kwestii ich nowego składu, ale i nie tylko. Oficjalnie PGL podało listę drużyn, które zostały zaproszone do zamkniętych kwalifikacji RMR. No i tutaj bez większego zaskoczenia pojawiły się takie formacje jak Maus z Siuchem na pokładzie, Big z Mantu, ale i także nowe Amkal z rdzeniem skład One Win. Ogólnie rywalizacja będzie ogromna i to już na etapie zamkniętych kwalifikacji. Do tego dostaliśmy też zaproszenie również i z innych regionów, gdzie to przykładowo z Ameryki Północnej Invite oczywiście zasłużenie dostało Complexity, ale także m.in. M80. Z Ameryki Południowej jest Mibr, Nines, Pain Gaming, Imperial, czyli drużyny raczej w większości doskonale znane. No i oczywiście nie mogło zabraknąć również regionu chińskiego, Azji Wschodniej, Oceanii, a także Środkowego Wschodu. A propos tego, na Twitterze zaprezentowany został koncept naklejek na zbliżającego się Majora, którego stworzył Arco Digital. Ludzie są nim zachwyceni, ale niestety prawda jest taka, że szansa na to, aby właśnie tak to wyglądało, jest znikoma. Jak napisała jedna z osób: są wspaniałe, dlatego nigdy nie zostaną wybrane przez Valve. To teraz przechodzimy do exploitów i błędów, jakie ostatnio zostały znalezione przez społeczność. Jedna z nich pozwala nam tak naprawdę na, w cudzysłowie, legalne WH. Działa to na filtrach od Nvidia, jednak Tower CS z wiadomych względów nie pokazał, jak się to wszystko ustawia, aby jeszcze bardziej nie zaszkodzić samej grze. Ogólnie deweloperzy, z tego co mi wiadomo, zostali o tym poinformowani 7 dni temu i prawdopodobnie razem z marką Nvidia pracują nad możliwymi rozwiązaniami. A to oczywiście nie wszystko. Ozni ostatnio zaprezentował nowego, ciekawego pixel jumpa, który został znaleziony przez snajpera G2 Moneziego. Dzięki niemu właśnie w tym miejscu jesteśmy w stanie podobno bardzo łatwo wskoczyć na kurnik na niuku. Od 27 grudnia ruszył ranking top 20 graczy 2023 roku od witryny HLTV. Jak na razie wiemy jedynie, że 20 miejsce zajął Twists, a 19 lokata należy do Xerato. Większość osób jest zdania, że były gracz Face Clanu zdecydowanie jest za nisko i w sumie podzielam ich opinię. Tak a propos jeszcze tego rankingu, to Newsy z polskiej sceny CS-a wrzucił tweeta, w którym poinformował, że ostatni Polak, który się tam znalazł, to Snax i to w roku 2017. Wówczas zajął 20 lokatę. Ludzie twierdzą, że potencjał na znalezienie się w tym rankingu w przyszłości mają m.in. Dycha czy też Siuchy. Oficjalnie już Detera, czyli remaster mapy de Santorini, doczekał się swojej premiery w workshopie Steama. Obecnie FNPON będzie się skupiać na odnawianiu lokacji The Cache i według jego zapowiedzi powróci do korzeni tej mapy, kiedy była jeszcze jedną z najpopularniejszych w CS-ie. Co tyczy się tego remastera Santorini, według mnie jedna z najładniejszych lokacji, jaką mamy obecnie w Counter-Strike 2 i zdecydowanie ma potencjał, aby została oficjalnie dodana do gry przy okazji jakiejś operacji. Taki jeszcze fun fact na sam koniec: Fallen 27 grudnia ożenił
zaprzyjaźnił się ze swoją partnerką, a ceremonia była streamowana na jego kanale Twitch. W szczytowym momencie oglądało to 35 tysięcy osób. Takiego ruchu raczej mało kto się spodziewał. Duńskie Prezy eSport ogłosiło ich nowego piątego zawodnika po tym, jak ze składem pożegnał się Nikodos, który odszedł do Heroic. Ich nowym graczem jest Dupri, pięciokrotny zwycięzca Majora z doświadczeniem, którego nie można mu w żaden sposób odmówić. Zdecydowanie to duże ulepszenie dla Duńczyków. Na papierze formacja nie wygląda źle, zobaczymy co z tego wyjdzie. Bleed eSport, czyli organizacja z Singapuru, chce od razu wejść na wysoki poziom rywalizacji w Counter-Strike 2. Powoli zaczynają kompletować ich skład. Poza rzecz jasna Kasadem jako trener, do formacji dołączył dwa dni temu Hampus, który od końcówki października siedział na ławce rezerwowych Ninjas in Pyjamas. Z tego podpisał krótkoterminowy kontrakt z organizacją Apex, który wygaśnie wraz z zakończeniem Majora w Kopenhadze. Taki powrót ma miejsce po tym, jak z drużyny odszedł Kyxan do Heroic. Z tego grał już z nimi na innym Majorze w Paryżu, gdzie z teamem doszedł aż do półfinału. Dzięki tej zamianie Apex zjednoczyło rdzeń składu z poprzedniego Majora i tym samym zachowają zaproszenie do RMR-ów. Tak jak mówiono wielokrotnie w plotkach i przeciekach, nasz polski snajper oficjalnie dołącza do organizacji Entropic i to w momencie, kiedy drużyna jest na poziomie 40% winrate'u. Zobaczymy, czy Łukasz tchnie w ten zespół nowego ducha. Nowa organizacja e-sportowa Amcal eSports skontraktuje od razu mocnych zawodników do ich składu, którzy tak swoją drogą zapewniają im miejsce w zamkniętych kwalifikacjach do RMR-a. Amcal to marka, która powstała od klubu piłkarskiego FC Amcal Moscow, założonego w 2018 roku przez youtubera Germana El Clasico. W formacji mamy m.in. Trio z OneWin, Krada z Force oraz ICA'ego z Avangard. Jak twierdzą źródła Overdrive'a, koszt transferu byłego snajpera Spirit Art Frosta to coś w okolicach 500 tysięcy dolarów. Warto przypomnieć, że już niedługo ma zostać zaprezentowany jako nowy zawodnik drużyny Paris Vision. Na sam koniec zostawiamy wam dziwny przeciek z niesprawdzonych źródeł, z którego wynika, że Beat miałby potencjalnie odejść z formacji na Tuzwincere. Są to jednak plotki bardzo odległe i bierzcie je z dużym przymrużeniem oka. Ostatnio sklep Epic Games miał duży problem z serwerami i na tamtą chwilę sprawdzili przyczyny takiego stanu rzeczy. Przy tym wychodzi też tak naprawdę słabość samego Epica. Gracze, którzy grają na ich platformach w gry single player, również byli z nich wyrzucani, nie mogli się zalogować i nie mogli grać w cokolwiek. Innymi słowy, nie masz dostępu nawet do gier offline, kiedy ich serwery trafi szlak. Oficjalny profil na Twitterze od The Game Awards zaprezentowało listę największych produkcji ze Steama, biorąc pod uwagę ich przychody i tutaj wśród tych wszystkich gier znalazło się oczywiście miejsce dla Counter-Strike'a 2, czy Doty 2, ale także Hogwarts Legacy, Starfield czy też Cyberpunk. Dobrze, klikaj. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.